Że tak, dobrze wyszliśmy w mecz. Prowadziliśmy po kilku naprawdę swobodnych, fajnych akcjach. Natomiast później, jak Toruń zaczął grać swoją obronę kombinowaną, troszeczkę było nerwowości w naszych poczynaniach, mimo że wiedzieliśmy, że tak może się znać. Znamy trenera Manica, lubili zawsze grać strefą 1-3-1 i pressingiem na całym placu. My zoną press. My przygotowywaliśmy się do tego, natomiast no na pewno zawsze jest to jakiś element zaskoczenia i to zabrało nam trochę pewność siebie w tej drugiej kwarcie. Straciliśmy zbyt dużo punktów. 42 punkty do przerwy to jest stanowczo za dużo, nawet na tak dobry zespół jak Energa. Wszystko opowiedziane, naprawdę. To teraz co powtarzać, że to jest największy problem. Jest to 17 zbirek, różnica to jest... To jest 34 punkty. Jeszcze długa droga przed nami. Dopiero jest pierwszy mecz, cały sezon przed nami. Tak, w tamtym sezonie też nie zaczynałyśmy zbyt różowo, miałyśmy kilka wpadek. Skończyło się dobrze, także mamy nadzieję, że z meczu nam już będzie coraz lepiej. Będziemy pracować. Się stało. Znaczy, no myślę, że przede wszystkim to, co trener wcześniej, o czym trener wcześniej wspomniał, że straciłyśmy zbyt dużo łatwych punktów z szybkiego ataku. Zrobiliśmy zbyt dużo, bynajmniej w drugiej kwarcie, głupich strat, które praktycznie wyprowadzały zawodniczki z Torunia na kontrę 2-1 lub nawet 1-0 czasami. Także przede wszystkim wspomniał nam, żebyśmy nie traciły głowy, żebyśmy grały konsekwentnie w ataku, żebyśmy teraz nie starały się na całkowicie cenę dogonić wyniku, tylko spokojnie, dobrą obroną i dobrym atakiem dojść po prostu do przeciwnika. No i myślę, że ta obrona przede wszystkim zafunkcjonowała.